Iwona, przyszedł czas na wielki finał. 3, 4. No. I te moje nogi, całe życie je ukrywałam, a teraz cała Polska je widzi. Jak ci serce wali, ja nawet czuję tutaj, jak cię dotykam z boku. Prosiłam, żebyś powiedziała o sobie kilka rzeczy. Mogę przeczytać, bo zapisałam sobie to na kartce. Dobrze, nie na byłabym kartce? W stanie powiedzieć. Jestem piękna, jestem miła i kochająca, mam zgrabne nogi, jestem odważna i towarzyska. Jak jest? Powiedziałaś, że chcesz się poczuć szczęśliwa. Czy teraz się czujesz szczęśliwa? Tak. Dzisiejszy dzień był jeden z moich najszczęśliwszych w życiu. Żeby teraz ten każdy dzień był tak szczęśliwy jak ty. Ta każda chwila, żeby w twoim życiu była tak biała jak ta sukienka. A ja chciałam podziękować całej ekipie, ponieważ nie wiedziałam, czy wytrwam do końca, czy nie ucieknę z programu. Ale była atmosfera tak wspaniała i wszyscy byli tacy mili, że przeszłam to. Jestem w siebie dumna. No nareszcie jest ta pewność siebie i o to nam chodziło. Wiem już, jakie powinnam długość włosów nosić, powinnam sobie zapuścić włosy, wiem jaką pomadkę używać. Dużo rzeczy dowiedziałam się. Nauczyłam się też, że trzeba zajmować się sobą też.